Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie pośle, witamy. Witam panią, witam radiosłuchaczy. Wie pan, co dzisiaj słyszałam? Pana ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego był w Polsat News i on się wyraził mniej więcej tak, że rząd polski się pochylił nad programem naprawczym dla spółki kapitałowej, czyli w gruncie rzeczy dla prywatnej firmy. No to rozumiem, że to jest takie poświęcenie ze strony rządu, że w ogóle taki program proponuje górnikom i kopalniom, tylko jacyś niewdzięczni ci górnicy, bo nic nie chcą z tego programu i Polacy też niewdzięczni, bo ponad 80% Polaków popiera górników w tym sporze, a nie rząd. Co pan na to? Wie pani, no ja bym tutaj nie żartował, bo mam do czynienia z bardzo poważnym problemem, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. I ten wymiar społeczny jest tutaj dużo, dużo oczywiście poważniejszy. Stąd to taka determinacja rządu, żeby ratować miejsca pracy, bo w większości tych firm jednak działalność, nie w większości, ale w części tych firm działalność będzie wygaszana z oczywistych względów. Rynek ale przyzna pan, że trochę spóźniona reakcja i determinacja. Tak, no jak słusznie powiedział Donald Tusk, no wszyscy zawinili, wszystkie kolejne ekipy. Tak to jest, że jeżeli chodzi kolejne o takie... ekipy, panie pośle, no ale ta ekipa rządzi takie, już takie długo. Takie wyzwania. Bardzo trudno jest powiedzieć ludziom, szczególnie w społecznościach, które funkcjonują wokół, no w tym wypadku kopalni. Kopalni, które tracą z czasem rynkowy sens i to od pewnego momentu to tempo już jest bardzo szybkie, że trzeba zupełnie inaczej. Z trudem to dociera do ludzi. No protesty akurat pokazują, że świadomość wyrzuca no niejako z siebie świadomość zbiorowa, czy jakieś postrzeganie świata przez tych ludzi nie dopuszcza tego, że to musi już być zupełnie inaczej, że ta formuła, w jakiej żyli, no od pokoleń w wielu wypadkach już się kończy. No tak, ale dlaczego tak jest, że w Polsce kopalnie nie mogą być rentowne? Są takie przykłady, że są rentowne. Dlaczego tak jest, że my sobie nie możemy z tym problemem poradzić od tylu lat? A jak mówi na przykład opozycja, no nie wiem, dosyć swobodnie sprowadzamy węgiel, chociaż mamy własny węgiel. No problem jest dużo bardziej złożony, bo to nie jest tak, że one nie mogą być rentowne, bo program, który w tej chwili prezentuje Wakopar, zakłada doprowadzenie części z tych kopalni do stanu rentowności. To, że no, zmienia się sytuacja na rynku energetycznym, na światowym rynku energetycznym, że nie jesteśmy w stanie eksportować węgla z wielu względów oczywiście, bo zmniejszył się popyt na węgiel na rynkach światowych, mamy odnawialne źródła energii, mamy rewolucję łupkową na przykład w Stanach Zjednoczonych, co wpływa na światowy miks energetyczny i mamy wysokie koszty wydobycia w Polsce. No to powoduje, że akurat nie możemy już myśleć o górnictwie w takich kategoriach, jak to miało miejsce w przeszłości. Chcemy, aby górnictwo w Polsce funkcjonowało, ale ono musi funkcjonować no, na takich zasadach, jakie dopuszcza rynek, czyli taka wielkość wydobycia, jaka jest możliwa do sprzedania i oczywiście takie koszty, które są dopuszczalne przez rynek. A żeby przejść przez to, no też uwzględniając wszystkie uwarunkowania społeczne, musimy w tej chwili wydać bardzo dużo pieniędzy, to prawda. No tak, ale ten program restrukturyzacji przewiduje zamknięcie 4 kopalń. Już się zgłaszają firmy, no włącznie z Januszem Palikotem, chociaż nie wiem, czy to poważna oferta, czy raczej happening polityczny, które mówią, że chciałyby te kopalnie kupić, że są w stanie wejść w ten biznes. To chyba super, to powinna, rozumiem, kompania węglowa od razu rozmawiać o sprzedaży, prawda? No ja powiem pani tak, no jakoś tych inwestorów wcześniej nie było widać. No w przypadku pana Palikota, no sama pani niejako dała odczucia, jak ocenia jego wiarygodność. Oczywiście, jeżeli są inwestorzy, chcą brać te kopalnie, brać za nie odpowiedzialność, no to nic, tylko cieszyć się. Natomiast no dobrze by było też posprawdzać wiarygodność tych ofert, żeby nie było tak, że chwilę po prywatyzacji mamy do czynienia z upadłością, tylko już przez nikogo niekontrolowaną, bez parasola, który w tej chwili nad górnikami roztacza rząd, żebyśmy krzywdy ludziom nie zrobili. Ale myśli pan, że te firmy, które się zgłaszają, oferty, absolutnie... to po prostu chcą kupić za przysłowiową złotówkę te firmy, tak? Bo to jest, ja takie nic napięcie? Nie myślę. Ja musiał zobaczyć ofertę na stole, żeby poważnie rozmawiać, bo tak to można ludziom wodę z mózgu zrobić i tworzyć jakiś świat, którego nie ma. Nie wiem do końca, jakie są intencje tych inwestorów, jaka jest ich wiarygodność i pod jakie biznesplany mieliby przejmować te firmy, nawet za złotówkę, bo jeżeli tak, to ja bym się już tu nie kłócił o pieniądze rzeczywiście. Panie pośle, czy nie za szybko procedujecie, przeprowadzacie tę ustawę przez Sejm? Czy to w ogóle się wszystko nie dzieje w zbyt dużej prędkości? Mówię o nowelizacji ustawy dotyczącej górnictwa.
Wręcz przeciwnie, jeżeli szybko nie przyjmiemy tej ustawy, za chwilę będziemy mieli problemy z wypłatą wynagrodzeń. Kopalnie stracą płynność, także to tempo jest też dla ludzi, którzy tam pracują. Mhm. Ale ci ludzie w dużej części, no może w części, nie pracują, tylko protestują. W 12 kopalniach jest protest, a szef Solidarności Piotr Duda trzeba rozmawiać. Ostrzega, że protest górników może niedługo objąć cały kraj. Co pan na to? Rozumiem też graczy politycznych, no bo mają rzeczywiście przestrzeń, gdzie mogą się rozpychać. Rozumiem, chociaż nie akceptuję to, co robi Jarosław Kaczyński, jadąc na Śląski, składając nierealne obietnice, podburzając ludzi. Nie akceptuję, no ale tu zawsze wokół takich dużych restrukturyzacji działa się polityka. Pamiętam to, co się działo w kontekście restrukturyzacji naszych stoczni. No te demony zawsze wracają. Nie ma innej drogi jak spokojna rozmowa, docieranie do tych, którym naprawdę na sercu leży przyszłość polskiego górnictwa i powolne, spokojne, twarde tłumaczenie realiów, przekonywanie ich do rozwiązań, które są w tej sytuacji jedyne i konieczne. No dobrze, ale atmosfera robi się napięta, a mamy rok wyborczy. To nie jest bez znaczenia, że jest rok wyborczy, bo ci, którzy protestują, mają nadzieję, że więcej można ugrać. No a jak rozumiem, ci, którzy rządzą, nie chcą mieć tutaj wojny. To w takim razie rząd musi jakoś odpuścić ten program restrukturyzacji, pana zdaniem? No ci, którzy rządzą w najtrudniejszym chyba roku przed wyborczym, przeprowadzają w tej chwili bardzo trudną restrukturyzację. No to trochę jest, to jest po jednej stronie. Po drugiej stronie mam... Ale tak trzeba w interesie nawet, no nie tylko górnictwa, ale już lokalnych społeczności. Ewa Kopacz mówi o ratowaniu miejsc pracy, bo to o to de facto chodzi. A po drugiej stronie mamy graczy politycznych, no nie zatrzymamy ich. Trzeba po prostu robić swoje, iść do przodu, wierzyć w rozsądek ludzi i spokojnie tłumaczyć punkt po punkcie, ale też słuchać ich. Jeżeli są jakieś zasadne uwagi do rządowego programu, też trzeba być otwartym oczywiście na refleksje ludzi, którzy są bliżej, którzy widzą. Ja wierzę w to, że te rozmowy będą wznowione, bo one są potrzebne. Przede wszystkim pracobiorcom, ludziom, którzy w tej chwili strajkują w tych kopalniach. Ale czy rząd może być otwarty i w ogóle kompania węglowa na te propozycje, które formułują związkowcy? Oni teraz mówią, że pracują nad nową ofertą. Czy znowu dojdziemy do tego, że uznamy, że to jest pajacowanie i nie ma na to czasu? Byle pracowali no, nad ofertą zakorzenioną w rzeczywistości, bo ta rzeczywistość jest bardzo trudna i niestety brutalna. Natomiast no, wszystko co druga strona przedstawi, też jest jakoś policzalne. Warto tylko by chcieć wsłuchać się wzajemnie i żeby związkowcy pamiętali o tym, że reprezentują ludzi, że to nie jest gra, zabawa, udowadnianie sobie, kto ważniejszy, czy kto kogo obraził, kto jakiego słowa w dobrej być może intencji, ale niefortunnie użył, tylko że wszyscy odpowiadamy za to, żeby rozwiązać problem, żeby ludzie mieli robotę. I tam, gdzie ta robota nie ma sensu, bo tu mówię o wygaszaniu działalności niektórych kopalń, to żeby zapewnić pracownikom miękkie przejście do innej rzeczywistości, czyli spokojne ograniczanie produkcji z osłonami takimi, na jakie nasze państwo jest stać. Jak związkowcy tego nie zrozumieją, mogą mieć za chwilę niekontrolowaną upadłość i wtedy na nich spadnie odpowiedzialność za krzywdę, którą robią w tym momencie mieszkańcom Śląska. Ale ja wierzę w zdrowy rozsądek. No, trochę tak bywa w takich negocjacjach, że no, tak zawsze związkowcy się zachowywali. Trochę muszą no nie chcę mówić pajacować, żeby kogoś tutaj znowu nie sprowokować i nie obrazić, ale odegrać swoją rolę. Natomiast cały problem w tym, żeby się ujawnił w tle zdrowy rozsądek i żeby on przesądził o podjęciu dobrych decyzji. Dobra decyzja to kompromis. Musi jakiś kompromis nastąpić. Dobrze, ale panie pośle, mówi pan, że najważniejsza jest robota. No tak, bo miejsce pracy jest tutaj istotne. I wie pan, tak się... Dwa pytania mam. Po pierwsze, gdzie jest w tej całej sprawie jest minister gospodarki, pan Piechociński? A po drugie, wybacz pan, ale jak słyszę pana Piechocińskiego, że rozwiązaniem na to będą strefy ekonomiczne na terenach górniczych, to co on sobie wyobraża, że ci górnicy zwalniani, to co? Mają sobie tam firmy otworzyć w tych strefach ekonomicznych? No, strefy ekonomiczne ułatwiają pozyskiwanie nowych inwestorów. Ale pan wie, takich stref mamy w Polsce wielu i trudno jest pozyskiwać inwestorów. To się nie odbywa z niedzieli na poniedziałek. Ale też tworzymy program, który ma funkcjonować w długim okresie czasu, bo mówiłem o wygaszaniu aktywności kopalń. Ilość ludzi odchodzących z sektora górniczego z upływem czasu powinna rosnąć. Zakładam, że po drugiej stronie, w efekcie
No, między innymi wdrażanie rozwiązania, o którym mówił Piechociński, zaczną pojawiać się nowi inwestorzy. Chodzi o to, żeby ktoś wchłaniał ludzi odchodzących z kopalń, żeby rynek pracy ich wchłaniał i żeby znajdowali nowe miejsca pracy. Strefy specjalne nie są żadnym cudownym remedium. Ja generalnie w ogóle nie lubię pomocy publicznej, jakimś tutaj fascynatem stref też nie jestem, ale jeżeli one mogą przyciągnąć inwestorów i nawet niedużej grupie ludzi stworzyć dodatkowe miejsca pracy, trzeba w to iść. To niedawno jeszcze, pamiętam Donalda Tuska, który niedawno mówił, że węgiel jest ważny i tak dalej, i tak dalej. Ale to może jest oszukiwanie po prostu Polaków, nie wiem, tej części, która jest zaangażowana w ten węgiel, że węgiel to nie jest przyszłość Polski już. Czy jest? No, węgiel jest istotnym fragmentem miksu energetycznego dla Polski, dla naszej gospodarki. Oczywiście ten miks będzie się zmieniał. Nie możemy nie patrzeć na źródła wytwarzania energii elektrycznej, no z perspektywy chociażby postępu technologicznego. Mam tu na myśli odnawialne źródła energii, do których niedawno trzeba było stosunkowo dużo dokładać. Widać, że mamy już do czynienia z postępem technologicznym i korzystanie z OZE tanieje, więc prawdopodobnie w dłuższym okresie udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym dla Polski będzie się zwiększał. Jak będzie się zwiększał, to pewnie będzie spadało zapotrzebowanie na węgiel. No chcemy budować elektrownię jądrową, więc mamy kolejny wielki, otwarty temat. Tak, niedawno cieszyliśmy się... Jest w programie rządowym. To też jest ten temat rzeka na dobrze, a ja właśnie mam pytanie a propos programu rządowego. Gaz łupkowy, chciałem jeszcze właśnie dopowiedzieć o tym, że niedawno cieszyliśmy się, teraz nadzieje mamy mniejsze, jeżeli chodzi o gaz łupkowy, ale to, że gaz łupkowy na przykład jest skutecznie wydobywany w Stanach Zjednoczonych, wpływa na gospodarkę światową i też na sytuację na rynku węgla. To pozostawmy ten gaz łupkowy, bo to jest pieśń dalekiej przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o program rządowy, bo ostatnio kilka razy pan minister skarbu Włodzimierz Karpiński w mniejszych lub większych szczegółach, ale także pani premier ostatnio w swoim wystąpieniu mówiła o jakiejś przyszłości, jakiejś konsolidacji polskiego przemysłu energetycznego. Czy ja mam rozumieć, że docelowo ta nowa spółka węglowa ma się jakoś połączyć razem z PGE, Tauronem, Energą, Eneą? To ma być jakaś fuzja? Mają wzajemnie, nie wiem, się akcje kupować? To będzie duży podmiot? No bo minister Karpiński mówi, że to musi być duży podmiot. I co, i monopolista docelowo? No, mam nadzieję, że nie. Ja słyszałem rzeczywiście o takich pomysłach, żeby połączyć niektóre elektrownie z restrukturyzowanymi kopalniami, tak żeby oczywiście nie miało miejsce drenowanie sektora energetycznego z pieniędzy na rzecz restrukturyzacji kopalń, bo w efekcie byśmy mieli wysokie ceny prądu, one i tak są wysokie i krzywdę, bo duże zmniejszenie konkurencyjności naszej gospodarki, czyli krzywdę zrobiono nam wszystkim. Nie. Natomiast Karpiński rzeczywiście od pewnego czasu mówi o konsolidacji w sektorze elektroenergetycznym. Mamy mówi to o jakim mechanizmie? Niech pan wytłumaczy, pan się na tym zna. Jaki to miałby być więc mechanizm? To trzeba pytać Karpińskiego, co ma w głowie. Ja mam w świeżej pamięci, no bardzo bolesne dla ministra Aleksandra Grada doświadczenie z próby przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną naszej pomorskiej energii. Sprawa, jak wiedzą radiosłuchacze, skończyła się w sądzie antymonopolowym. Wyrok sądu jest jednoznaczny. On jest jakimś punktem odniesienia dla wszystkich decyzji dotyczących konsolidacji sektora elektroenergetycznego wokół Polskiej Grupy Energetycznej. Natomiast jeżeli chodzi o mniejsze spółki, tak jak Energa i Enea, jeżeli one połączyłyby się, czyli ta silniejsza przejęłaby słabszą, no to w mojej ocenie nie ma tutaj problemów z prawem antymonopolowym, bo tutaj nie dochodzimy do tak zwanej pozycji dominującej po przekroczeniu, które pojawiałyby się zagrożenia dla konsumentów. Także ja bym takich pomysłów czambuł nie odrzucał, natomiast no, musiałbym zobaczyć oczywiście. A pana zdaniem te firmy mogłyby być zainteresowane nabyciem akcji nowej górniczej spółki? Dwa określone koncepcje. No tak na zdrowy rozum, jeżeli chodzi o spółki górnicze, no to jeżeli ktoś miałby bezpośrednio łączyć się z nimi, z sektora elektroenergetycznego, no to chyba ta grupa, która ma w sobie dużą ilość firm zajmujących się wytwarzaniem. Więc akurat na Pomorzu mamy firmę, która specjalizuje się w dystrybucji, więc to jest trochę inny byt. Ja tu nie chcę niczego przesądzać. Oczywiście rząd jest od tego, żeby tworzyć programy. Rolą posłów jest komentowanie, ocenianie. No, czyli czekamy na ten rozsądek, wierzę też w doświadczenie z poprzedniej takiej konsolidacji. Natomiast powtarzam, gdyby tutaj rzeczywiście pojawiła się intencja
bo z punktu widzenia prawa handlowego to nie ministra, a określonych podmiotów. Połączenia mniejszych spółek, tu mam na myśli Energę i Enę, antymonopolowo nie jest to złe. Może rzeczywiście powstałby trzeci byt, trochę równoważący silną PGE i Taurona z południa Polski. No na dzisiaj chyba silniejszą firmą, jak patrzę na wyniki ekonomiczne, jest Energa, ale tu nie chciałbym, żeby pomorski patriotyzm przesłaniał punkt widzenia. Dziękuję bardzo. W takim razie pozdrawiamy z Pomorza. Dziękuję pięknie. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.